Jadą. Z Orange jadą. Bądźcie zatankowany? Ja zatankowany, akurat nie wiem, czy zatankowany. No to dobra. Pożar! Dojeżdżamy na miejsce i kolega załapał, że to jest u niego. Znaczy na działce, bo on tam nie korzysta w sumie z tej działki, ale tam ma taki barak, dwa w sumie. No i w jednym sobie bezdomny urządził mieszkanie, a w drugim chyba kuchnię, bo akurat coś tam smażył sobie. Nic się nie pali. Parę deseczek było podpalonych. Ale to jest, pana działka? To jest moja działka. Na serio? Na serio. Kiedyś my pojechaliśmy, pamiętasz, Maniek, na łąki i co tłumic nie mieliśmy. Pojechaliśmy na łąki, tak, jeden wziął tłumicę, drugi wziął tłumicę, ja tak się rozjeżdżałem, nie możesz tłumic, wziąłem siekierę, idę na łąku, a no siekiera na łące. Mówię, wytnę jakieś drzewko, rozglądam się, łąka, wiesz, 10 kilometrów, żadnego drzewka. Dobra, dawaj, gościu, ty, zaraz przyjedzie. Nie, ja się stresuję, nie wychodzę. Wiesz, co robisz? Nie. Co, ona ci jakieś ultimatum dała? Masz się zaręczyć? Co? Nie. Dawaj, chodź. Albo raz, albo wcale. Raz, dwa, trzy. Zornaczki. Trzymaj, otwieraj. Wyjdziesz za... o mnie? Ja nawet nie wiedziałam, o co mam się zapytać. Lego. Wszystkiego najlepszego. Najszczersze kondolencje. Był spożywany alkohol, Krzysiu? Rano. Rano? W jakich ilościach? Jedno. Co jedna? Kłamiesz. Widzę po oczach. Więc zostawiamy i czeka na przyjazd karetki. To na razie, Krzysiu. Cześć. No nie ściemniajcie, no. Ja tak nie zostawiliście mnie, no bądźmy ludźmi. Moja propozycja. Rzucam wyzwanie. Czy przeciągniemy Volvo 10 metrów? Volvo? 15? To kto da więcej, ile przeciągniemy? Jedną ręką. Dobra, panowie, na 3-4! 3-4! Hej! Hop! Hop! Dawaj! Mów tylko gdzieś zaciągnąć. Wiadomo, o co chodzi.